A kolejnym gościem Radia Wnet jest dr Michał Patryk Sadłowski, ekspert do spraw Rosji i obszaru postsowieckiego, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktor. Panie doktorze, z Białorusi napływają do nas takie informacje, sygnały świadczące o tym, że Łukaszenka zaczął kontrolować swoje szlaki migracyjne, zaczął odsyłać część migrantów do państw, z których oni przybyli. Pytanie, czy ta stworzona przez Łukaszenkę sytuacja jakoś na granicy, także na granicy polsko-białoruskiej czy białorusko-litewskiej, zaczyna mu odbijać się czkawką? Znaczy, napływają do nas sygnały, że Łukaszenka powoli ma problem. Najprawdopodobniej ma problem z kontrolą kanałów, które stworzył, kanałów, które mu służą do nielegalnego przerzucania migrantów z państw afrykańskich, z państw Bliskiego Wschodu i które te kanały mają służyć destabilizacji sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. No przede wszystkim ta sytuacja jest dla Łukaszenki coraz bardziej trudniejsza, ponieważ liczba osób, które napływa do Mińska znacząco się zwiększa i też pojawiają się sygnały, że do Mińska przylatują osoby nie tylko poprzez firmy turystyczne, ale przede wszystkim na własną rękę. I to powoduje, że Łukaszenka czy służby Łukaszenki powoli nie kontrolują tego procesu, a to jest już bardzo niebezpieczne, ponieważ zbliża się zima. Też białoruskie służby, czy w ogóle organy państwa białoruskiego muszą też zapewnić określoną jakby ochronę, czy też miejsce przebywania do czasu ich przerzucenia. No i powoli tych ludzi trochę widać na ulicach Mińska, tak? Widać ich już podobno na podwórkach, widać ich na ulicach, a zawsze Łukaszenka, jedną z takich, można powiedzieć, sukcesów Łukaszenki, które on manifestował, to przede wszystkim spokój, stabilność, to czystość, natomiast no, wraz z pojawieniem się znacznej liczby ludzi z państw, czy też z obszarów, które są odmienne kulturowo, no to może wskazywać na pewien dysonans, tak? I może to wskazywać, że Łukaszenka tak naprawdę przestaje kontrolować politykę, którą prowadzi, tak? Dlatego też być może Łukaszenka próbuje ograniczać napływ i objąć po prostu kontrolę nad tym, co wprawił w ruch. Co też jest dla nas bardzo dobrą informacją, bo tutaj się głowimy od kilku tygodni, zastanawiamy nad tym, jak jeszcze ta sytuacja mogła wyeskalować. Nawet pojawiły się już takie głosy wśród polityków, wśród ekspertów do spraw bezpieczeństwa, że należy być może powiedzieć, że jesteśmy w stanie wojny z Białorusią. Dużo mówiliśmy o tej ochronie granic, a może się okaże, że w jakiś sposób ta sytuacja po prostu się rozwiąże sama. Znaczy ja bym na pewno byłbym ostrożny i też takie głosy eksperckie ze strony Białorusi padają, ze strony niektórych ekspertów białoruskich, że należy zaczekać, bo ponieważ, no tak jak powiedziałem, Łukaszenka na pewno będzie próbował ponownie objąć kontrolą ten napływ. Może się tak stać, że ten napływ będzie może nie w takiej znacznej liczbie, ale będzie kontrolowany i będzie mu umożliwiał dalsze przerzucanie migrantów. Natomiast idzie zima i nawet przerzucenie małej liczby migrantów może być ogromnym problemem dla Łotwy, Litwy, Polski, więc na pewno jeszcze należy zachować ostrożność, no ale przede wszystkim należy kontynuować naszą politykę i przede wszystkim należy zamanifestować nasze zdecydowanie, tak, zarówno tutaj na naszej granicy, jak i też na różnych forach, tak, światowych i europejskich, w NATO, Unii Europejskiej, czy też innych platformach, które mają na celu przede wszystkim, tak, zabezpieczenie bezpieczeństwa naszemu kontynentowi. To teraz z polsko-białoruskiej granicy na kilka chwil przenieśmy się do Rosji. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ocenił, i taki bardzo głośny artykuł, i ocenił, że władze jego kraju w ogóle nie powinny rozmawiać z przedstawicielami Ukrainy. Padło tam bardzo dużo takich ostrych, nieprzychylnych epitetów dotyczących właśnie polityków ukraińskich. Czy mógłby pan trochę przybliżyć słuchaczom Radia Wnet, co takiego były prezydent Rosji właśnie zawarł w tym artykule? Znaczy tak, ten artykuł jest bardzo ważny, ponieważ ten artykuł też jest na pewien sposób zaskakujący, ponieważ samo słownictwo użyte przez byłego premiera i prezydenta Rosji jest bardzo ostre, zdecydowane i nawet obraźliwe, przede wszystkim dla władz państwa ukraińskiego. To są na przykład użyte pewne sformułowania, które mogą można posądzić byłego prezydenta Rosji nawet o antysemityzm. Także te słowa są bardzo mocne. Natomiast eksperci rosyjscy zwracają uwagę na
trzy aspekty. Przede wszystkim Dmitrij Miedwiediew czuje się odsunięty od najbliższego kręgu władz i to jest jedna z prób manifestacji, pokazania, że on nadal chce być w grze. Natomiast z tym aspektem jest powiązana taka interpretacja, być może słuszna, że Dmitrij Miedwiediew chce zwrócić uwagę dla Władimira Putina i dla kręgu siłowego, że najprawdopodobniej nie trzeba eskalować konfliktu z Ukrainą. Może warto poczekać, ponieważ sytuacja w Europie się pogarsza, sytuacja gospodarcza się pogarsza, gazowa również. No, Ukraina jest na pewien sposób odcinana, tak? Infrastrukturalnie od dostaw gazu, więc być może będzie tak, że Ukraińcy sami w pewnym momencie zrozumieją, czy część Ukraińców, bo proszę zobaczyć uwagę, że w tym artykule Dmitrij Miedwiediew obraża najbardziej władze Ukrainy, nie Ukraińców. Także to też jest takie wskazanie, że należy poczekać i to może Ukraińcy sami zrobią porządek i być może nie trzeba eskalować tego konfliktu, czyli należy przede wszystkim unikać takiego nawet bezpośredniej być może jakiejś agresji. Więc być może to jest taki głos Dmitra Miedwiediewa, żeby zatrzymać pewną machinę, być może, która zmierza do jakiemuś bardziej otwartemu starciu, a być może jest trzecia interpretacja, też niewykluczona, że być może to jest sygnał wysłany do władz Ukrainy, żeby jednak zastanowili się i jednak może być może zmiękczyli swoje stanowisko i poszli na pewne porozumienie z Rosją, czy na stabilizację relacji z Rosją, ponieważ Rosja będzie grała i czekała na to, aż te władze się skompromitują i Rosja w każdym momencie wykorzysta pogarszającą się sytuację gospodarczą, społeczną, może też narodową, więc tych sygnałów jest trochę i na pewno to też świadczy, że w Kremlu cały czas zajmują się Ukrainą, że to nie jest tak, że Kreml porzucił plany, natomiast widać, że elity rosyjskie są bardzo aktywnie zajęte Ukrainą i nawet ostatnio Gleb Pawłowski powiedział, że chyba na Kremlu zajmują się Ukrainą bardziej niż rosyjskimi, wewnątrzrosyjskimi sprawami. I my tym wszystkim sprawom będziemy się przypatrywać i będziemy przybliżać je słuchaczom Radia Wnet. Bardzo dziękuję panu za komentarz. Gościem Radia Wnet był dr Michał Patryk Sadłowski, ekspert do spraw Rosji obszaru postsowieckiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy. Dziękuję pani Dato, dziękuję państwu. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. Drodzy państwo, 28 minut po godzinie 12. A to oznacza, że teraz przed nami krótka piosenka, a już za kilka chwil powędrujemy zupełnie w inne miejsce na naszym globie, na Bliski Wschód, do Libanu. Porozmawiamy z Pawłem Rakowskim o tych ostatnich wydarzeniach właśnie w Bejrucie. Ale tak jak już wspomniałam, najpierw krótka piosenka, a my wracamy zaraz po niej.